a nie przewodniczący. Dzień dobry, ktoś już nie podaje Państwa serdecznie. Chcę przeprosić za małe opóźnienie. O wizycie prezydenta Francji, François Hollande, przewodniczący Sojuszu Związku. Bardzo proszę. Zacznę, proszę Państwa, od dyskusji na temat perspektywy budżetowej 2014-2020. Po pierwsze, najgorszym sygnałem, jakim mógłby popłynąć w tej sytuacji, to nieprzyjęcie budżetu, bo to byłoby nawet nie tyle groźne z powodów ekonomicznych czy finansowych, jako że w Unii są mechanizmy, aby przyjąć jakiś rodzaj prowizorium budżetowego. Ale to byłby fatalny sygnał polityczny, wskazujący na to, że Unia Europejska się rozsypuje, że czołowi liderzy europejscy nie potrafią wypracować kompromisu i że przyszłość Unii Europejskiej jest pod znakiem zapytania. Stąd też należy wszystko uczynić, aby perspektywa budżetowa została na szczycie Unii Europejskiej przyjęta. Dwa. Tak samo ważne jak starania się o nowe środki dla Polski jest ocena wydatkowania dotychczasowych pieniędzy unijnych. Tym nie jest niestety dobrze, bo na przestrzeni ostatnich lat uzbierała się suma ponad 150 miliardów złotych, które nasz kraj nie potrafił wykorzystać. W niektórych segmentach rzeczy są bardzo niepokojące. Bowiem znamy sobie sprawę, że tylko 5% możliwych do pozyskania środków Polska wykorzystała na modernizację kolei, no to trzeba bić na alarm. Mówię o tym, aby rządzący nie tracili tego z punktu widzenia i żeby, starając się oczywiście o pozyskanie nowych środków, dokonali też rachunku sumienia, jak dotychczasowe możliwości były wykorzystywane. Po trzecie, sądzę, że rysuje się kompromis, o który warto walczyć. Z doniesień, które wczoraj napłynęły, wygląda na to, że jest ustalona kwota, która wynika z 2,4% PKB dla danego kraju, kwota na Fundusz Spójności. To by oznaczało, że Polska może uzyskać 74 miliardy euro, czyli ponad 390 miliardów złotych. To byłoby bardzo blisko, to znaczy 296 milionów złotych. To byłoby bardzo blisko tej granicy 300 milionów. Jeszcze raz powtórzę. 2,4% PKB na Fundusz Spójności to oznacza dla Polski prawie 74 miliardy euro. To oznacza blisko 300 miliardów złotych, a więc tą kwotę, o którą Polska się od wielu lat stara. Jeżeli do tego dołożymy ponad 130 miliardów, które możemy uzyskać na politykę rolną, co jest możliwe, no to będzie to kwota zupełnie przyzwoita. Oczywiście Donald Tusk musi zabiegać o uzyskanie jak najwięcej, ale przede wszystkim o bronienie tego, co może być kompromisem, bo jak sądzę, nie będzie łatwo rysującego się kompromisu obronić, zwłaszcza w odniesieniu do takich krajów jak chociażby Wielka Brytania. Dobrze rząd postępuje, że konsultuje swoje zamiary z najważniejszymi graczami Unii Europejskiej, a najważniejsi gracze to Berlin i Francja i Paryż. Jutro będzie w Sejmie prezydent Hollande. Ja mam zaszczyt zostać przyjęty przez prezydenta Francji w prezydencji ambasadora francuskiego jutro o godzinie 17:15 i będę oczywiście przedstawiał punkt widzenia opozycji, który oznacza wsparcie rządu. Uważam zresztą, że w takich ważnych momentach, jak ubieganie się o pieniądze na najbliższe kilka lat, w Polsce powinien zostać wypracowany konsensus. Premier, który w imieniu rządu polskiego negocjuje, powinien mieć świadomość, że jest popierany nie tylko przez własny obóz polityczny, ale także przez opozycję, przynajmniej przez część opozycji.
Zatem w rozmowie z prezydentem Francji przedstawię nasz punkt widzenia, który idzie w tym kierunku, który Państwu tutaj przedstawiłem. Dziękuję bardzo. Jeśli macie Państwo pytania, bardzo proszę. Dzień dobry, Agnieszka Wycińska, Polskie Radio. Ja chciałam zapytać, oprócz tego, że Pan przedstawi swój punkt widzenia, czego Pan oczekuje po wystąpieniu prezydenta Hollanda, czy będzie to Pana zdaniem tylko takie kurtuazyjne wystąpienie, czy jest to jakiś poważniejszy krok ku jakiejś bliższej, przyszłej współpracy? Myślę, że wystąpienie Pana prezydenta Hollanda może składać się z trzech części. Po pierwsze, bilateralne stosunki polsko-francuskie, ocena tych stosunków i jakieś nowe inicjatywy, które by tę współpracę ożywiły. Po drugie, sytuacja w Unii Europejskiej i punkt widzenia Pana Prezydenta Hollanda, co robić, aby dalej integrować Europę i ominąć rozmaite zagrożenia, które mają miejsce. I trzecia kwestia to punkt widzenia Prezydenta Hollanda jako francuskiego socjalisty. Myślę, że prezydent nie będzie od takiej identyfikacji uciekał i zwłaszcza jego dotychczasowa działalność na arenie europejskiej pokazuje, że wszędzie tam, gdzie zgłasza nowe propozycje, jak na przykład uzupełnienie paktu fiskalnego paktem na rzecz rozwoju i wzrostu, to są postulaty francuskiej lewicy, czy szerzej europejskiej lewicy. Więc zainteresowanie będę słuchał wystąpienia Pana Prezydenta, a w późniejszych godzinach będę miał okazję do tego nawiązać już w bezpośrednim spotkaniu z Prezydentem Hollandem. I trochę z innej beczki, mija 5 lat, odkąd premierem jest Donald Tusk. Chciałam zapytać o Pana ocenę. Jest Pan najdłużej urzędujący premier III RP. Czy jakie sukcesy Pana zdaniem, jakie porażki i największe wyzwania, które stoją w tej chwili przed rządem? Sądzę, że sukces to jest uspokojenie polityki zagranicznej po rządach braci Kaczyńskich i nadanie im racjonalnego wymiaru. Oczywiście mamy krytyczne uwagi, ale na tle poprzedników obóz premiera prowadzi zupełnie przyzwoitą politykę międzynarodową. Jeśli zaś chodzi o sytuację wewnętrzną, to czarną kartą pracy tego rządu jest przeforsowanie tu w Sejmie propozycji wydłużenia i zrównania wieku emerytalnego. To jest decyzja nieuzasadniona żadnego punktu widzenia. Ani ekonomicznie, ani politycznie, ani demograficznie. Premier nie przekonał Polaków do zasadności takich właśnie decyzji. No i jeszcze inny element jest związany z narastaniem rozmaitych patologii, które mają różny wymiar, ale które przyczyniają się do przekonania, że Polską rządzi koalicja, dla której indywidualne, prywatne kwestie, a nie interes państwa i społeczeństwa jest najważniejszy. To się pogłębia i to będzie coraz większym problemem dla premiera Tuska. Bardzo proszę. Andrzej Budyk, Media Elektroniczne. Ja mam dwa tematy, panie przewodniczący. Pierwszy dotyczy Bałtyku. Mianowicie przed tygodniem powstała komisja, podkomisja sejmowa, Komisji Ochrony Środowiska, którą ja nazywam Polska dla Bałtyku i która no, jest spóźniona przynajmniej o 4 lata, jak mówił pan minister. I jeżeli nie wyrobimy się do roku 2015, to nie dość, że będziemy mieli okrojony budżet, ale będziemy ponosili koszty z tytułu niewywiązywania się Polski wobec zobowiązań unijnych, które już od 2008 roku nad nami ciążą. W tej komisji jest chyba pan poseł Balt. Także chciałbym prosić, żeby ponad podziałami sprawami Bałtyku zająć się i nadgonić ten czas stracony. To jest pytanie pierwsze. Pytanie drugie dotyczy spotkania pana posła z premierem Francji. Otóż Francja ma odmienną politykę ekonomiczną. Prezydentem Francji. Prezydentem, przepraszam.
odmienną politykę energetyczną od Polski. Czy to nie będzie okazja, żeby na ten temat, korzystając z wiedzy dawnego głównego geologa kraju, pana Szamałka, zbliżyć stanowiska, dlatego, bo no, my mamy ogromne nadzieje związane z gazem łupkowym, Francja raczej interesuje się rozwojem energii atomowej. Prezydent Francji jest bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o gaz łupkowy, z uwagi na możliwą dewastację środowiska naturalnego. Dlatego punktu widzenia też nie lekceważę. Uważam, że w Polsce nie można pominąć możliwych faktów, które są związane z dewastacją naszego środowiska naturalnego. Dopóki nie ma absolutnej pewności, że szkody, które z tego punktu widzenia będą miały miejsce, są w rozsądnym wymiarze, to trzeba działać bardzo ostrożnie. Jeśli chodzi o sprawy morskie, no oczywiście, że będziemy działali tak aktywnie, jak tylko będziemy mogli. Pan wspomniał o tym opóźnieniu, ale to nie jest jedyne opóźnienie. Ja tutaj kilkanaście dni temu miałem Państwa okazję informować o tym, że kolejne dyrektywy Komisji Europejskiej są w Polsce nierealizowane. Unia Europejska zagroziła oddaniem nas do Sądu Europejskiego za nierealizowanie kolejnych trzech dyrektyw odnoszącej się do lotnisk, odnoszącej się do energetyki i transportu. I jeżeli Polska nie wdroży tych dyrektyw, to zapłaci karę, które są łączną kwotą całego zadłużenia Centrum Zdrowia Dziecka. Zatem to dobrze, że staramy się o jak najwięcej pieniędzy, ale premier powinien uporządkować sytuację na własnym podwórku. To jest skandal po prostu, że urzędnicy nie są w stanie wdrażać dyrektyw unijnych. To jest skandal, że urzędnicy rządowi nie są w stanie aplikować pieniędzy, które są w zasięgu ręki. To jest skandal, że Polska traci kolejne możliwości i traci kolejne pieniądze. To są rzeczy niewybaczalne i najwyższy czas, żeby premier zwrócił na to uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jeszcze jedno pytanie, bardzo proszę. Agnieszka Rucińska ponownie. Chciałam jeszcze dopytać o to sobotnie spotkanie z klubem ruchu Palikota. Czy pan tak skrzywił? Kamina? Ja się skrzywiłem. A, tak mi się wydawało, dobrze, bo pojawiają się... Tak? Pani źle interpretuje moje sygnały wysyłane do pani. Przepraszam. Bo zaczynają się różne interpretacje a propos tego spotkania. Czy to będzie jakaś bliższa współpraca? Czy to tylko jednorazowa realizacja tego jednego wspólnego celu, czyli delegalizacji ONR? To jest spotkanie jednostkowe, które jest wpisane w rozwój sytuacji w Europie i w Polsce. W sobotę będziemy chcieli skomentować sytuację w Unii Europejskiej, wyrazić nasze zdecydowane poparcie dla wszystkich procesów jednoczenia Europy. I dwa, skomentować wydarzenia, które miały chociażby miejsce 11 listopada i później. Wydarzenia, które pokazują gwałtowną aktywizację ugrupowań skrajnych, nacjonalistycznych czy faszyzujących. W tych kwestiach SLD i ruch Palikota mówi bardzo podobnie, czy wręcz używają tego samego języka. Jest naturalne, żeby dwa ugrupowania parlamentarne wyraziły to wspólnie. Zostanie przyjęta specjalna deklaracja, w której to wszystko opiszemy. To spotkanie nie będzie miało żadnego dalszego ciągu instytucjonalnego, to znaczy nie będzie procesu jednoczenia, łączenia list wyborczych, dlatego że to są dwie autonomiczne partie o odrębnym programie, odrębnej tożsamości. Jeśli chodzi o charakter SLD, to jego lewicowy profil nie ma żadnych wątpliwości. Jeśli chodzi o charakter ruchu Palikota, to on dopiero wykuwa swój profil. Trudno powiedzieć, w jakim kierunku to pójdzie. No i z tego punktu widzenia nie będzie żadnych jednoczeń czy unifikacji. Natomiast od czasu do czasu, chociażby przy głosowaniach nad różnymi projektami sejmowymi, będziemy głosować jednakowo, no bo trudno głosować przeciw ustawie, która nam odpowiada i głosować tylko dlatego, bo Janusz Palikot głosuje tak samo jak my.
A to chyba musiało bardzo dużo pana kosztować, żeby wykonać telefon do Janusza Palikota, bo tak wasza sympatia ogólna jest powszechnie znana. Kosztowało to mniej niż pani przypuszcza. Ja oczywiście wszystko pamiętam. Moim problemem jest długa pamięć. Czasami zazdroszczę moim młodszym kolegom, że nie muszą aż tak dużo pamiętać. Ale ja uważam, że niezależnie od złych wspomnień z przeszłości, trzeba głównie myśleć o przyszłości. Jeżeli są okazje do powiedzenia czegoś wspólnie, do zajęcia jakiegoś wspólnego stanowiska, to warto to robić. Jeszcze a propos soboty, ale już innych ugrupowań, tym razem PSL-u. Pan się spodziewa, że coś się tam ruszy u ludowców, czy raczej traktuje pan jako formalność to, ten wybór? Mam dziwne przeczucie, że kandydatura Waldemara Pawlaka nie jest zagrożona. Skąd pan to przyszło do być może jest to zbyt odważna hipoteza, ale tak wskazują wszystkie znaki na niebie i ziemi. Chociaż uważam, że jego kandydat, poseł Piechociński, to jest mocna kandydatura. Człowiek o wielkiej wiedzy, ekspert, specjalista od problemów infrastruktury, ale nie sądzę, żeby delegaci poszli za głosem Janusza Piechocińskiego. Raczej pójdą za głosem swojego dotychczasowego lidera. Bardzo proszę. Jak państwo wiedzą, nie mogę się na to oburzać, bo sam byłem w takiej sytuacji. Znaczy, chciałam dopytać, bo tutaj jest pan bardzo kategoryczny, jeśli chodzi o dalszą współpracę z ruchem Palikota. No, a jeszcze do niedawna wydawało się, że takie spotkanie jak to w sobotę nie jest możliwe, absolutnie. Więc kto proszę wie, pani, może przyszłość jeszcze przyniesie niejedno. Proszę pani, proszę właściwie interpretować słowo współpracy. Ja nie mówię, że współpraca jest niemożliwa. Mówię, że współpraca zinstytucjonalizowana, idąca w kierunku jakiejś unifikacji czy połączenia jest niemożliwa. Ale współpraca w Sejmie oczywiście, że jest możliwa i przecież bardzo widzą, że my czasami podejmujemy wspólne inicjatywy, czy głosujemy. W ogóle Polacy kochają słowo współpraca. Lubią, jak się współpracuje. I my też lubimy współpracować, tylko musimy pamiętać, że jesteśmy dwoma oddzielnymi, różniącymi się bytami i zarówno Janusz Palikot, jak i ja nie zamierzamy utracić naszej indywidualnej i partyjnej tożsamości. Ale ja nie miałam na myśli unifikacji, co bardziej, ja bym się mówił od dłuższego czasu, że może jakieś wspólne listy do Parlamentu Europejskiego. O tym. Dzisiaj nie myślimy o żadnych listach. Szczerze też państwu powiem, że dla nas listy i wybory do samorządu lokalnego w Polsce będą ważniejsze niż wybory do Parlamentu Europejskiego. Samorząd lokalny to miejsce realnie sprawowanej władzy, to władza blisko ludzi, to coraz większe możliwości, coraz większe pieniądze.